To Music Art, Piotr Sierlecki. Dzisiaj moim gościem jest Sara. Eee, witam cię. Dzień dobry. Taki szybki wstęp przedstawię cię. Eee, Sara jesteś wokalistką soulową z pogranicza hip hopu i R&B. Eee, występujesz teraz najczęściej w Punity eee, oraz Umięty. Eee, Powiedz, jak się masz tej jesieni? Czy to jest twoja pora roku? E, powiem ci tak, nie wiem o, o, dziękuję. Jestem przyzwyczajona do trzymania mikrofonu, więc możemy sobie go podawać. Słuchaj, ogólnie jesień nie jest moją porą roku, chociaż na pewno bardziej niż zima, ale jest to wyjątkowy dzień dzisiaj, ponieważ nie wiem, kiedy ten wywiad będzie um, transmitowany ale mamy wybory za nami ogromną frekwencję więc ja jestem bardzo szczęśliwa że Polacy dali radę poszli na głosowanie i Duma Duma mnie rozpiera i nawet ten chłód za oknem nie jest już aż taki zły to się cieszę, czy, czy w ogóle w takiej atmosferze, kiedy no powiedzmy, że możemy się tu cieszyć e, też e, ze zmian, które będą, ale czy to cię na przykład nastraja na e, też pisanie w jakimś konkretnym stylu? Właśnie ta, ta nostalgia, taki chłód, liście za oknem. No słuchaj, na pewno coś w tym jest, że inaczej troszkę się pisze w, tak, w taką porę jak jesień czy zima. No pytanie, jak będzie ze mną? Na razie ja miałam ostatnio jakieś podejście do pisania na bitach nowego producenta. Jeszcze nie będę zdradzać, bo nie wiem, co się z tego urodzi i czy to się uda. Ja mam ogromną nadzieję, że tak będzie, bo jest to naprawdę bardzo oryginalna postać i bardzo super brzmienie. I miałam taki powrót właściwie do takiego pisania bardzo szybkiego, czyli że um, potrafiłam pójść do studia, właśnie coś tam próbować nagrywać. Zazwyczaj to jest tak, że staram się nagrać najpierw melodię wokalu, a potem na przykład coś do tego dopisywać. No i nagrałam melodię wokalu, ale dalej jakby już nic mi nie wychodziło. Stwierdziłam, że wystarczy, na dzisiaj poszłam do łóżka. Ja mam tak bardzo często, że wiecie, jak już schodzi za mnie to wszystko ten cały dzień, wszystkie jakieś stresy, informacje, sytuacje, nagle w ogóle mi się coś otwiera w głowie i mam takie poczucie, że chyba muszę wziąć komórkę i zacząć pisać po prostu i tak faktycznie było ostatnio z czego ja się bardzo cieszę, bo dawno nie miałam takiej sytuacji, miałam takie poczucie, poczucie, że coś się odblokowało. Stało się to na jesień, także jestem pełna optymizmu w tym rewirze także. Świetnie, czyli ja tak widzę, że, że ty wenę łapiesz no, w poszczególnych momentach, w sumie jak się tak pyta artystów, jak kiedy oni piszą, no to mówią, no jak mam flow, jak ta wena przyjdzie, prawda? Więc jakby myślę, że te doświadczenia, które też nas spotykają codziennie, stwarzają te, te, te przyszłe teksty piosenek i, i te, to uczucie, myślę, które jest gdzieś ważne, często się mówi, prawda, że aby czuć to coś w muzyce, nie? A już wyprzedziłeś tam moje pytanie, jak to jest u ciebie z pisaniem tekstów? Właśnie bierzesz sobie dyktafon i, i, i właśnie komórkę, i sobie piszesz jakiś tekst, nie wiem, w pociągu czy w pracy, jak masz chwilę czy po. Czy jak, jak podchodzisz do, do pisania kawałków? I no teraz już z producentami, ale twoja pierwsza płyta. Jest tego, jak miałeś 17 lat, tak jak czytałem, no to była wynikiem tw tw twoich tylko i wyłącznie, prawda? E działań, myśli i też może nawet nagrań. Nie wiem. No tak, to się bardzo zmieniało przez te wszystkie lata i sama jestem ciekawa, dokąd to będzie ewoluować dalej. Bo faktycznie, jak zaczynałam, no to wiecie. Jakby wiedziałam, że chcę śpiewać. <grych> Napatrzyłam się na moją mamę, która też jest piosenkarką i ten zawód wykonuje. I trochę nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Po prostu stwierdziłam, że muszę chyba wejść do studia, zacząć pisać. I faktycznie było tak, że utwory powstawały praktycznie od zera w domu, typu przy pianinie. Ja miałam wtedy jakiś w ogóle stary keyboard. Na którym była opcja, um, wiecie, różnych brzmień. <noise> Więc ja tam pierwsze moje jakieś doświadczenia, poszukiwania, jeśli chodzi o jakieś syntezatory różnego rodzaju, ale też tworzenie bitów. Prawdopodobnie, gdybym to dzisiaj włączyła te domówki, to byłoby ciężko tego słuchać. E, ale no tak, kiedyś zdecydowanie większą też wagę przywiązywałam do samej um, warstwy muzycznej i miałam zdecydowanie większy wpływ na to, jak to wyglądało, ale właśnie chyba potrzebowałam tego, żeby ktoś zdjął ze mnie trochę też ten ciężar tego, no bo to jest jednak duża część pracy, żeby też tą produkcją się zająć i tym brzmieniem, instrumentami i tak dalej. I stwierdziłam, że fajnie by było skupić się bardziej właśnie może na warstwie tekstowej, bo ta płyta, o której mówisz... No to już chyba tylko naprawdę niewiele osób o niej wie i słyszało te kawałki, jakieś tam. Tylko chcę powiedzieć, że ona się nazywa Wild at Heart, i może też powiesz, ile tam było kawałków, jaka była tematyka tak pokrótce? Bo właściwie ja nawet na Spotify już szukałem i nie tak w internecie, a nie ma, dlatego to są smaczki. Poproszę. Jezu, wiesz co, to było chyba z 10 piosenek, bo ja zawsze lubiłam tę liczbę, jeśli chodzi o albumy. I o czym to było, wiesz, no o, o moim dorastaniu, dojrzewaniu. To były jakieś teksty pisane no, przez 17-latkę, jakieś pierwsze zawody miłosne, pierwsze zakochania, jakaś próba odnalezienia się w tym świecie, coraz bardziej jako dorosła dziewczyna. Mm, ale nie ma na Spotify z pewnego powodu, bo właśnie ja się nie do końca po prostu potrafię gdzieś tam identyfikować z tą Sarą, która była wtedy. Mm, szanuję to, że absolutnie wykonałam te ruchy i, i też grałam z tą płytą koncerty, miałam zespół, to nie było tak, że ja sobie to wydałam i siema, tylko na pewno mnie to dużo nauczyło. Um, ale dlatego gdzieś ona jest tak, wiecie, opisana trochę takim małym druczkiem, że no to się wydarzyło. Nie chcę jakby tego kompletnie kasować, ale to też jakby nie do końca reprezentuje po prostu to, co później się zadziało w mojej głowie, i to, że zaczęłam jednak iść bardziej w stronę tego RB, soul, tych kierunków, nie? Jaki to właśnie był wtedy styl? Czy to zahaczało, ten soul i, i te style, o których mówisz, czy y, jak byś to nazwała? Nawet jakoś. Słuchaj, z ciekawostek. Ja z tym materiałem z pierwszej płyty to byłam w ogóle na festiwalu w Mrągowie. Nie wiem co ma, nie wiem co ma, nie, nie wiem co miała ta płyta do folku czy country? Niewiele. Um, ale ciężko mi to no pewnie to było jakaś taka zbieranie na różnych wpływów ja jak byłam młodsza to byłam zafascynowana wiesz rockowymi zespołami The Doors, Jimi Hendrix, y ale też totalnie z drugiej strony wiesz Beyoncé, jakieś R&B tego typu gwiazdy Lana Del Rey pamiętam, że wtedy była taka coraz bardziej, wiecie, pierwsze te jej piosenki takie wydawane z klipami, które sama sobie nakręciła, gdzieś tam to był ten okres. I ja byłam chyba, wtedy miałam taki vibe takiej smutnej, wiecie, dziewczyny, smutne relacje, coś w tym stylu. Ale to było tak dawno temu, naprawdę, że aż śmiesznie, że o tym gadamy, ale miło powspominać wspominać w sumie. Myślę, że, że na wszystko jest czas, i, i takie pierwsze płyty też czy single um, dają nam możliwość poszukiwania. I jakby w tym poszukiwaniu takiego tak jak dziecko w piaskownicy, czasem przybija ten piach i nie wie, co się z tego zadzieje. Czasem tam powstanie jakaś budowla, albo podpatrzył kogoś innego, że tam, o fajna babka, nie? Z boku. To tak samo ty. Myślę, że gdzieś tam z tymi kawałkami yy, te, te badałaś i, ym, i myślę, że się zastanawiałaś, kim ja jestem. Ym, skąd przychodzę, dokąd zmierzam? Takie jakieś było pytanie w szkole. Wiesz, co? Na pewno się zastanawiałam, kim ja jestem, ale nie tylko pod względem takim muzycznym, ale też wiesz, jakby jeszcze osobowościowym. Więc to jest ta różnica, że jakby jeszcze nie czułam do końca ani tej muzycznej ścieżki, ani tego kierunku w sobie, który jest dla mnie najbardziej naturalny, ani sama jeszcze nie byłam ukształtowaną osobą, więc myślę, że dlatego to był taki okres po prostu doświadczenia, powiedzmy, eksperymentu. Czy, czy byłeś nastolatką, która chce, chciała po prostu wejść na scenę i też yy, sprawdzić albo pokazać koleżankom, wiesz, taki wiek? Wiesz co, no wtedy zaczęłam już grać w Punity. Więc to było bardzo dawno temu też, więc z nimi już wtedy sporo naprawdę koncertowaliśmy, to był zawsze mocny zespół koncertowo i no zamarzyłam, żeby występować też z własnym materiałem, bo bardzo mi się to podobało i to się tak gdzieś tam zbiegło w sumie trochę w czasie, że mniej więcej wtedy jak dołączyłam do PUnity to właśnie zaczęłam też pisać swój solowy materiał, który później wyszedł tam kilka lat później. Czyli to około już tak y, szybką linią po czasie 13 lat z Unity, tak? No na no to by wychodziło. No, 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 no to wow, ale, ale widzisz, no to jest ciekawe życie. A dotknijmy tej muzyki soul, no bo to często, tak mi się wydaje, nie, nawet nie czytałem jakichś definicji konkretnych, ale że to się bierze prawda, z duszy, z jakichś tam emocji, wrażliwości. Tak mi się wydaje, jaką ty masz wrażliwość i jakby ta sfera, akurat, że taka muzyka i potem taki zespół, z którym współpracowałaś, Skąd to się wzięło? Dlaczego? Skąd to się wzięło? To jest kurczę. Trudno odpowiedzieć na to, dlaczego akurat w tą stronę, gdzieś tam mnie pociągnęło. Na pewno jestem osobą chyba nadwrażliwą, bym mogła tak to nazwać, bo bardzo mnie dotykają po prostu różne sytuacje mm, życiowe, co nie zawsze jest proste i łatwe, yy, i gdzieś tam psychicznie. Bywało to wymagające, ale z drugiej strony, do muzyki no to jest coś, co pewnie pomaga gdzieś tam, właśnie w tym czuciu. A dla mnie, muzyka taka około-soulowa, to jest bardzo opierająca się na feelingu, na takim. Yy no właśnie, żeby to było oparte na emocjach w, jakimś, w jakiś sposób. Ty wspomniałeś o duszy, o tym, że. Często w definicjach Soulu jest to, że jakby właśnie opowiada to o ludzkich, jakichś prawdziwych problemach, emocjach i tak dalej, więc myślę, że to jest też gdzieś tam dla mnie bardzo ważne, bo po prostu wydaje mi się, że wtedy, kiedy tworzę piosenki i muzykę, które są o mnie i o moich jakichś prawdziwych przeżyciach i emocjach, wtedy są one najlepsze, moim zdaniem. No, także. Soul. Soul so niesie. Tak, chciałbym jeszcze, będziemy tak trochę skakać, tyle mówić o życiu, się zagłębiać w tym, co może takie nieodkryte, bo to jest ciekawe w muzyce, uważam, i w Twojej części muzyka. Natomiast chciałbym dotknąć jeszcze tutaj Twoich płyt. Bo pierwsze powiedzieliśmy to była Wild Red Heart Hard. To był 2015, tak? Rok? Dobrze. By... Dobrze. Druga płyta to była Światło Cienie, 2018 rok. I tam już widziałem, no, to były takie publikacje chyba bardziej, z większym takim nastawieniem do szałofu dla, dla słuchaczy. Czy. Może mnie tutaj Neo Wise, która już była z AWGS-em stworzona i w zasadzie, tak jak mi powiedziałeś ostatnio, że taka rodzinka, że, że właśnie ona gdzieś tam i w twoim życiu, i tu też innych artystek się pojawia. Powiedz mi, na przykro, na przestrzeni czasu, która płyta jest dla Ciebie najbardziej osobista? I do której masz jakby największy taki, taki stosunek, właśnie emocjonalny? No myślę, że chyba nie zdziwić się, jak powiem, że naj, moja najmłodsza płyta, czyli Neo Wise, to chyba tak zazwyczaj jest, że artyści najbardziej wskazują te najbardziej aktualne po prostu albumy, bo gdzieś tam są najbliżej jeszcze emocjonalnie te, temu, co się działo i temu, kim byli. Ja tą płytę postrzegam jako tak. Taki nowy początek tak naprawdę, bo mm, ze Światło Cieniami trochę był problem taki, że tam już jakby wiedziałam bardziej, czego chcę, ale nie do końca trafiłam na odpowiednich ludzi, żeby to zrealizować. I to się zdarza, jakby jesteśmy różni, mamy różne pomysły na pewne rzeczy. <coughs> ja, y, dlatego Neowise dla mnie jest takim albumem kompletnym, bo jest albumem totalnie szczerym i albumem, który był tworzony w atmosferze naprawdę takiego wielkiego wsparcia i takiej akceptacji tego, co ja chcę powiedzieć, nie tylko poprzez muzykę i teksty, ale też jakby wizualnie, jak chcę, żeby to wyglądało, jak chcę, żeby wyglądał mój wizerunek. Że nie chcę, żeby był na przykład jakiś taki przerysowany czy wymyślony, bo też właśnie mi to gdzieś nie, nie grało. Taka jakaś postać, która była stworzona w tych światłocieniach. Była trochę dla mnie nienaturalna i tak jak niektórzy artyści świetnie się odnajdują w takich kreacjach artystycznych, na przykład Lady Gaga, którą po prostu, wiecie, no, mogła założyć sobie gigantyczne rogi, a i tak dalej, była autentyczna w tym i jakby była w stanie dźwigać ten wizerunek, tak ja kompletnie tego jakoś nie dźwigałam i to było moim zdaniem dlatego chybione trochę, tak? I też ludzie za tym nie poszli w związku z tym, że ta reprezentacja wizualna trochę niestety odstawała moim zdaniem od, od tego, co było we wnętrzu tutaj, nie? Ja myślę, że z po, polskim przykładem mogłaby być z Polski. Mm. E, te, też jest dosyć nie szablonowa i kontrowersyjna. Chyba przy, przylgnęło do niej to słowo częściej. Ja po ostatnich piosenkach jej myślę, że jeszcze bardziej daje do pieca, ale my się z Mary znamy osobiście. Ja kocham tę dziewczynę i naprawdę jest bombą. Pod wieloma względami różnymi mega jej kibicuję, naprawdę. Nawet kawałek jest bomba. Jaka? Nie Nie, nie. Cekinowa bomba. Właśnie, yy, ostatnie kawałki też mi nie przypadły do gustu, ale jakby każdy ma różny etap, trzeba to, myślę, szanować. I yy, a w domu sobie można pogadać tam z kimś, jakie to jest. Yy, no tak czy siak, dotknęliśmy tutaj właśnie Neowise. Yy, powiedziałeś coś takiego, że bohateryką mojej płyty jest nieskrępowana kobiecość. Jaka jest ta kobiecość? Yy, bo właśnie tu powiedziałeś o tej stronie wizualnej jak ją czujesz, jak, yy, jaka chcesz, żeby ona była, jaka jest zaprezentowana na tej płycie? Wydaje mi się, że jest taka bez cenzury na tej płycie. I tu jest mowa oczywiście przez pryzmat moich doświadczeń, bo ta kobiecość tak jak powiedziałeś, jest nieskrępowana i ma wiele różnych odcieni dla każdej kobiety. Może znaczyć co innego zupełnie. Na tej płycie na pewno to była taka właśnie odarta z jakichś takich, no z tego brokatu, bym to tak nazwała i właśnie pokazana w rozpiętości szerokiej od właśnie i bólu, cierpienia jakiegoś takiego w związku z, z jakimś nieudanym związkiem z jakimiś problemami, takimi życiowymi, które ja przechodziłam, bo to był naprawdę trudny okres dla wszystkich. Ten 2020 rok, bo to wtedy się ta płyta um, pisała. Um, z dzisiejszej perspektywy mojej to naprawdę w ogóle tak pod względem socjologicznym niesamowity czas, jakby i wiele pozmieniał w podejściu do różnych rzeczy. Także tak, no pełna na pewno siły, ta kobiecość, e, skrajności, absolutnie też, kontrastów. E, ale nie wiem, jakoś tak bardzo się cieszę, że to słowo starałam się podkreślać jakby od początku przy komunikowaniu tej płyty i dalej. Mam wrażenie, że im jestem starsza. Teraz przekroczyłam już ten próg 30 lat. Ja mam 30 lat i niektórzy się boją tego wieku, a ja w ogóle miałam takie poczucie w ogóle, że super, że się cieszę, że jestem w tym miejscu, że się czuję dobrze ze sobą, że przytulam właśnie tę kobiecość, że lubię. Siebie w różnych wydaniach, że wiecie, no to, to są takie błahe rzeczy, ale żyjemy w tym świecie takim wykrowanym, bardzo przez to social media i tak dalej. Czasami można się na pewno w tym pogubić. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest przytłaczające. Mnie to też czasami przytłacza. E, więc e, staram się brać takie chwile, kiedy po prostu patrzę na siebie, nie wiem, czy na scenie, czy w relacji z partnerem w tym momencie i po prostu jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem. Także kobiecość to siła. To mega ważne, myślę, to, to co mówisz. I, i, I tu chciałem jeszcze Cię zapytać, w zasadzie. Jak ta siła się objawia i w sferze muzycznej, i takiej prywatnej w relacji z samo, samą sobą. No bo w zasadzie my w życiu spędzamy większość czasu ze sobą i można powiedzieć, że niektórzy, a lubią się spotykać i cały czas być gdzieś. Na przykład znam takie osoby, co nie mogą być same w domu mhm. wieczorem, ale, ale tak czy siak, no, no jednak. T... Ta, ta relacja z samym sobą, myślę, jest gdzieś tam bardzo ważna, kluczowa. Jak ty się w tym odnajdujesz, też i, i właśnie w pisaniu piosenek, i w świecie muzycznym, i takim bardziej prywatnym? Wiesz co? Ja akurat z samotnością jestem dość dobrze, jakoś zaprzyjaźniona, mam wrażenie, ale ja też jestem w sumie. Ja mam takie połączenie, wiecie, introwertyka i ekstrawertyka, że z jednej strony bardzo lubię te takie samotne wieczory właśnie w studiu, gdzieś tam godziny spędzone tak naprawdę przy muzyce, pisaniu tekstów, ale też z drugiej strony, no, czasami absolutnie mam ochotę wyjść do ludzi, wyjść do świata, zaczerpnąć tego zgiełku, tego hałasu I dla mnie taką funkcję ewidentnie właśnie koncerty spełniają, że dzięki temu, że te koncerty gram, i tam gdzie się jestem w stanie się tak wyżyć. Yy nie, nie emocjonalnie, ale tak właśnie towarzysko, to, to mi dodaje już tyle jakiejś takiej energii poczucia bycia właśnie częścią czegoś większego niż ja i mój wiecie, domek, jamniczek i kocyk i ulubiony serial. Bo to są takie dwie, dwie strony medalu, nie? Myślę, że każdy może mieć podobnie, tylko właśnie niektórzy bardziej wolą spędzać czas z, z ludźmi, a u mnie ewidentnie jest większa jakaś taka w tej hierarchii Potrzeb, ten, ten spokój, wiecie, rodzina, takie wyważone, stabilne życie, myślę, że jest dla mnie dość istotne. Jeśli chodzi o siłę w muzyce, no to zdaje mi się, że już teraz doszłam do takiego momentu, że nie boję się po prostu wypowiedzieć swojego zdania i wiecie, to jest biznes który jest w 99%. Nie wiem, nie, nie, nie mam badań na ten temat, ale no zdominowany przez mężczyzn, tak? Jakby w każdym zespole, w którym gram jestem albo jedną kobietą, albo jedną z dwóch. I wszędzie są mężczyźni, po prostu. W zespołach, w wytwórniach, jakby nie mówię, że to jest bardzo złe, chociaż oczywiście byłoby fajnie, żeby było więcej tej reprezentacji kobiet, ale mam takie poczucie, że przez to, że jestem tym takim samotnym żaglem często, to miałam w życiu, nie byłam brana na poważnie po prostu. Może to jest najlepsze okreś określenie, nie? że gdzieś tam podważano, gdzieś tam mojo, mój autorytet, powiedzmy, jako muzy muzyka. I dlatego tego się musiałam nauczyć zdecydowanie przez te lata, żeby po prostu poczuć się na tyle pewnie z tym, co robię, i że jednak no, mam coś do powiedzenia, bo pracuję długo w tym biznesie i to mam prawo wypowiedzieć się w ogóle nie. Dlaczego nie? I, i, i trzeba po prostu podchodzić z szacunkiem do każdego człowieka i do, do zdania, jakie ma. To na pewno, ale się nieco nie zgodzę, bo już ta, w tym biznesie na przykład pół kajaksu to, jest, to są kobiety. I, i, I nie tylko, bo tam w Agorze też, ale, ale jakby z tym podejściem muzyka, no to myślę, no to jest Twoje doświadczenie, i tu, tu możesz mieć stymulację. Natomiast powiedz mi, jak w zespołach się czujesz umięty i w PUNITY, czy jak w innych składach, właśnie powiedzmy męskich. Um, śpiewasz? Wiesz, to jest tak, że ja też miałam jakąś łatwość zawsze w nawiązywaniu relacji z mężczyznami. Pewnie też przez to, że moja mama, jako wokalistka, tak samo spędzała bardzo dużo czasu w męskim towarzystwie muzycznym, artystycznym, więc jak gdzieś to. Jakby to nie, jest, nie był dla, dla mnie nigdy problem, ale ja myślę, że to było po prostu takie dorastanie do tego, żeby mm, czuć się pewnie tam, gdzie jestem. Każdy no, się zmienia, tak? Chłopaki też, nie wiem, na przykład z P Unity dojrzewali przez ten czas, prawda? I to jest naturalne, że gdzieś tam w zespołach też są czasami starcia. Czasami yy, nie jest kolorowo, ale ja mówię, dla mnie ważne jest to, że teraz jestem w momencie takim, że czuję się sama ze sobą na tyle pewnie i na tyle yy, szanuję siebie jako wokalistkę, artystkę, że wiem, że mam coś do powiedzenia i ta druga strona tego wysłucha po prostu, bo yy, y, mamy do siebie szacunek i jakby każdy z tych zespołów absolutnie dużo wniósł do mojego życia. I bardzo dużo mnie nauczył. Mam nadzieję, że to te, tego wywiadu też będą słuchać wokalistki, debiutantki e, i, i osoby, które gdzieś tam dopiero wchodzą w ten biznes albo mm, mają czasem może jakieś tam mniejsze poczucie akceptacji. Tutaj zrobił nam się taki gabinet psychologiczny, nieco, ale, ale myślę, że w, w, warto dotknąć takich rzeczy, bo, bo jednak w muzyce, no, sama powiedziałaś, ten biznes jest w dużej mierze zdominowany, tak? Przez, przez taki patriarchat, i, i myślę, że to też fajnie odczarować ale móc pokazywać drogę i takie prowadzenie, że okej, okay, tak jak powiedziałeś, że mam do siebie szacunek, wiem kiedy powiedzieć nie. Jak mi się coś podoba, nie czuję, to w to nie idę. A, a, a właśnie no, z producentami też już nie bywa, no, tak jak powiedziałeś. To jest bardzo o relacjach z drugim człowiekiem, i im lepszą mamy tak naprawdę przelotkę z kimś, im lepiej gdzieś złapiemy wspólny język, tym ta robota też idzie bardziej do przodu. A wszystko się też przeniosło do internetu. Mam takie wrażenie, że gdzieś yy, tak jak ja kiedyś spędzałam godziny na miksach z producentem, właśnie Bartkiem, Mielczarkiem przy Światłocieniach, my żeśmy spędzili po prostu. Nie wiem, ile dni pełnych na tym, żeby ten album stworzyć, nagrać i tak dalej, skomponować, a potem wszystko się przeniosło przez ten COVID i przez ten 2020 rok, jakby wiecie, do rzeczywistości, która jest gdzieś tam obok w internecie, i nagle okazało się: OK, jesteśmy w stanie to robić w ten sposób. Ale to nie zawsze jest dobre, moim zdaniem, bo właśnie brakuje tego, tej przestrzeni na to, żeby się tak z kimś dotrzeć, żeby się poznać, żeby się wyczuć. Więc myślę, że ja bym bardzo chciała trochę wrócić do tej formuły, takiej tradycyjnej, po prostu spotkania z kimś muzycznego i wymiany tej energii muzycznej. No ale, wiecie, to też jest z czasem. Mamy tego czasu mało, ja mogę mało, niestety coraz mniej mam wrażenie, a pewnie będzie jeszcze go mniej w przyszłości. Więc tego typu działalność, dzięki temu, że możemy to robić zdalnie, to tak naprawdę o każdej połowie dnia i nocy mogę do tego usiąść. Nie? I to jest duży plus. Ja w ogóle chcę dotknąć jeszcze, bo zapomnę twojego dzieciństwa i ja powiem, że, szko że skończyłeś szkołę muzyczną to już drugiego stopnia, tak? Nie, pierwszego. No dobrze, to pierwszego. Ale też wiem, że tańczyłaś, czy to tak zawodowo chciałaś robić, czy właśnie ta muzyka i tam jakieś trzy płyty nagrane w dziecięcym klimacie to już. To już wiedziałeś, że w testy ona taniec i ta muzyka możesz tutaj nawiązać? wiesz co, z tym tańcem no to jakby ja nie wiązałam nigdy życia zawodowego z bycia tancerką, ale na pewno zawsze kochałam taniec i zawsze kochałam ruch i do tego właśnie gdzieś uzyskałam takie wsparcie od mojej mamy, że woziła mnie po prostu na te, wiecie, lekcje po szkole. Nie dość, że szkoła muzyczna była na woli, a my mieszkaliśmy na Ursynowie, więc codziennie po prostu dojeżdżanie w jedną stronę zajmowało nam godzinę. To potem jeszcze na zajęcia taneczne yy, gdzieś tam, już nie pamiętam w jakiej szkole to w ogóle się odbywało, ale były właśnie jakieś zawody taneczne różnego rodzaju, yy, w różnych stylach. I to było na pewno bardzo rozwojowe dla mnie. I sobie nawet nie zdawałam sprawy, że to gdzieś mocno na pewno musiało wpłynąć na moją świadomość po prostu ruchową, która zaprocentowała tym, że teraz jakby... Znam siebie i swoje ciało na tyle, że no, gdzieś ten ruch sceniczny jest dla mnie taki naturalny, i też daje mi właśnie dużą satysfakcję i dopełnia jakby to, to co jest dla mnie ważne w występowaniu live, na przykład. Nie? Tu chciałem, bo e, świeżo Zobaczyłem tą e, rolkę na Instagramie, jak w Gdyni lub Gdańsku ostatnio byłeś, SP Unity, i, i patrzę, jak ty tam tańczysz z całym zespołem, i, i wiesz, i klask, i chodźcie, i mój w ogóle kolega e, saksofonista, taki tam breakdance zrobił, wyszedł na środek, i wszyscy jakiś oh. tak, tak. E, i, I w ogóle tam się takie rzeczy działy, że ja mówię. Trzeba umieć rozruszać imprezę na koncercie, ja on powiedział, że, że to był chyba jego najlepszy koncert w życiu, jaki w ogóle y, miał okazję poczuć, nie? Bo to nawet nie, nie chodzi o wrażenia tutaj mm -hmm. takie, że on słucham albo patrzę, mm -hmm. czuję, nie? I mm -hmm. to, 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 to myślę, że dało ci takie podwaliny, zobacz też, nie? Ten taniec i ta świadomość tak. ciała y, w, tym, w tym aspekcie. Um, chciałem ci oddać mikrofon, ale chyba się wyczerpał temat. Zgadzam się, zgadzam się. Okej. Okay. Tak kończąc, powiedz mi, jakie masz plany wydawnicze i tu wiem, że się uśmiechamy do odpowiednich ludzi. Dużo, dużo się uśmiechamy w takim razie do Bukę. Trzeba tak w życiu, trzeba trzeba. Słuchaj, no powiem ci tak. Plany wydawnicze jak najbardziej są, i ja mam ambicje, żeby wydać jak najlepiej, po prostu nowy materiał, i żeby to zrobić z należytym mu szacunkiem do siebie, też swojej pracy, swoich godzin włożonych w to. I chciałabym po prostu, żeby to było zrobione jak najlepiej. Także na pewno jestem teraz w takim okresie trochę właśnie dogadywania pewnych szczegółów, szukania najlepszych rozwiązań. Ten okres i ten etap, muszę Was tu uprzedzić, jeśli rzeczywiście są jakieś osoby, które chcą działać w tym biznesie albo po, są początkujące, no to to potrafi zająć bardzo długo i potrafisz trafić w pewne drzwi i się od nich odbić wiele razy przez wiele lat. Um, I chyba taka najważniejsza rzecz to jest właśnie to, żebyś sam czuł i wiedział, że um, chcesz to robić, masz na tyle siły i determinacji, takiej naprawdę, żeby się po prostu nie poddać gdzieś po drodze, bo bardzo bym chciała dojść do tego punktu, że w końcu się znajdzie taki partner do, do tego wydawnictwa muzycznego, który wesprze mnie na różne sposoby i że będziemy gdzieś tam razem szli do przodu i że nie będę właśnie tym samotnym żaglem, którym powiedziałam wcześniej, że się w sumie czuję też trochę, tak, że... Mm, ale nie, ale nie samotną wyspą, nie. tylko samotnym żaglem. Nie, nie, samotną wyspą absolutnie nie i zdaję sobie sprawę, że mam i tak ogromne szczęście, yy, będąc yy, na scenach naprawdę wszelkich, tak, na różnych Openerach. To, co jakby o czym marzyłam w życiu, jakby wydarzyło się. Ja, ja zagrałam koncerty na różnych festiwalach z różnymi zespołami, grając autorską muzykę, y, która mnie inspirowała w różne sposoby, mnie rozwijała, ale oczywiście, że gdzieś masz apetyt na to, żeby też pojawić się w tej swojej autorskiej przestrzeni z własną wrażliwością, z własnym projektem i y, no, marzy mi się po prostu, by... Odnalazła się taka osoba i takie miejsce, gdzie po prostu ktoś powie, że dobra, robimy to razem, idziemy do przodu i, i robimy super coś, tak, artystycznego, fajnego. Zobaczymy, jak z tym będzie. No, ja na pewno się nie poddaję mm, i sama jestem ciekawa, tak naprawdę, co z tego wyniknie wszystkiego. Mm, piszę, nagrywam i zobaczymy. Myślę, że. Prędzej czy później na pewno coś ode mnie usłyszycie i na pewno to będzie coś nowego i fajnego. Chciałem Cię zapytać w tym właśnie punkcie, miejscu, czego ci życzyć, ale tak w sumie już podsumowałaś prawie, że. Ale jeszcze dosłownie dwie minuty. Powiedz mi, jaka muzyka Cię tak naprawdę inspiruje, bo ja bym powiedział, że był zespół jest była Georgia Smith i jesteś Ty. Ale kogo słuchałaś? Jak byłaś, że tak powiem, w wieku tych 17 lat przy pierwszej płycie, przy, przy tej drugiej i w tym momencie, kto cię inspiruje? Kurczę, no temat rzeka trochę. Ja się nie przygotowałam do tego pytania za bardzo, chociaż sądziłam, że może tak być typu kogo słuchasz teraz? I to był przekrój. Naprawdę tych artystów tam na początku to w ogóle tak jak ci mówiłam, właśnie. I od jakichś takich lokowych, psychodelicznych sytuacji. Jefferson Airplane, lata 60. w ogóle pisałam o nich, pracę licencjacką. I później myślę, że już bardziej się skierowałam w kierunku bardziej RB Soul. I wiele było tych artystów, no ale dla mnie gdzieś tam na pewno na piedestale jest Beyoncé. I z różnych względów, ale właśnie jest to artystka kompletna dla mnie. Podziwiałam też Michaela Jacksona, Whitney Houston, czyli to są takie ikoniczne postacie w sumie. One mnie chyba najbardziej zawsze gdzieś tam inspirowały, bo czułam właśnie od nich taką siłę, takie poczucie, że oni wiedzą, gdzie są i. I do, robią to po prostu na 100%, tak jak ja bym chciała to robić, i mieć przestrzeń i możliwości takie, by to tak robić. Mm, tak, no i Sisters, dobrze, powiedziałeś, bardzo dobrze. Georgia Smith, no mogłabym długo wymieniać. Czy ten Saul jeszcze jakoś y, widzisz, linkujesz jakiś artystów, z którymi chciałabyś może zrobić kolab, y, albo z kimś się kolokujesz i tam tworzycie jakąś inicjatywę, swoje wydawnictwo, nie wiem, jakieś takie są pomysły? Z polskich artystów? Tak. Na pewno są takie osoby, o których myślę i myślałam, i nawet gdzieś tam może jakieś próby już były dokonywane, tego, żeby to powstało. Ale ja ci powiem tak, nie chcę zapeszać, zobaczymy, co się z tego urodzi. Ja jestem zdania, że mamy naprawdę bardzo wielu wartościowych, fajnych, młodych ludzi, którzy mają wiele do powiedzenia, nie boją się eksperymentować z tymi brzmieniami. Czy to mówi o muzyce soulowej bardziej, czy czy nie. Ja się cieszę, że jest wiele wspaniałych kobiet, które mam też możliwość znać, z nimi przebywać i czerpać z ich doświadczenia. Właśnie Mary z Polski wymieniłeś. To jest osoba, z którą często gdzieś tam miałam okazję rozmawiać też na temat mm, muzyki. Paula Roma, którą serdecznie pozdrawiam. To są... Mm, jest wiele takich osób i myślę, że warto gdzieś szukać mm, po prostu osób, które cię inspirują dookoła ciebie, które podnoszą cię na duchu, które gdzieś tam ciągną cię do góry i mówią: Tak, jest ciężko, ale będzie dobrze. Jakby rób to dalej. Szukać tego typu energii wokół siebie, bo inaczej może być ciężko. Ten wywiad, myślę, że fajne rzeczy tutaj wyszły i o Twoim życiu i o muzyce. Więc. Stefan Music Aid ze mną gościnią moją była Sara dokładnie i do zobaczenia, <grymne> do zobaczenia. cześć